Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy rozważali kolejny temat dotyczący uczniostwa. Idzie o cenę tego uczniostwa. Czasami jest ona bardzo wysoka. Zostańcie z nami. Dzisiaj jest wśród nas Małgosia, Stasiu i Igor. Ja mam na imię Julian. Rozpoczniemy nasze studium Słowa Bożego wspólną modlitwą. Stasiu, można Cię prosić. Ukochany nasz Ojcze i Panie, dziękujemy Ci, że pozwoliłeś nam tutaj się zebrać, aby studiować Słowo Twoje, poznawać je jeszcze bardziej i poznawać to, co jest istotne dla naszego życia i do życia wiecznego. Chcesz, abyśmy oddali się w ręce Twoje, abyśmy byli Tobie posłuszni, Słowu Twemu, i byśmy mogli kroczyć ścieżką, którą nam pokazałeś, kiedy byłeś tutaj z nami na ziemi. I za to niech będzie Ci cześć i chwała, teraz i po wieki. Amen. Amen. Cena uczniostwa. Myślimy tutaj o uczniostwie Jezusa. Różne są wyobrażenia ludzi. Jak to będzie, jeśli ja rzeczywiście zostanę takim prawdziwym uczniem Jezusa? Będę Jemu służył. Jak to będzie? Same błogosławieństwa będą na mnie spływały. Wszystko będzie mi się układało od tej pory. Czy może będzie akurat przeciwnie? Wszyscy będą się ze mnie śmiali, wytykali palcami. Może inne problemy? Na pewno są różne pytania. Spróbujmy na podstawie Słowa Bożego odpowiedzieć, jak to jest, kiedy się przyjmuje Chrystusa. Stasiu, proszę bardzo. Ja bym tu odczytał list Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział, 12 werset. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Widzimy więc, że bardzo mocne słowa i nie bardzo zachęcające, prawda, żeby pójść za Chrystusem. Ale Chrystus wiedział, co mówi i dlatego obwieszczał wszystkim oficjalnie, że Jego droga nie jest łatwa i że pewne rzeczy musimy ponosić, tak jak On zresztą, kiedy w innym miejscu mówi, że nie może być sługa wyższy od Pana. Więc widzimy, że Chrystus nie tai przed swoimi naśladowcami, uczniami tych problemów, które mogą ich spotkać. Także nie będzie tylko droga usłana różami, ale tam trzeba spodziewać się tych kolców. Ale powiedziałeś, nie tylko droga usłana różami. To znaczy, że mogą być też i róże, tak? Mogą, jak najbardziej. No właśnie, dlatego trzeba spojrzeć na obie strony. Jedno to jest powiedziane o tym prześladowaniu, ale też mamy inne wersety, które będziemy omawiali, mówiące o tym błogosławieństwie. Czasami wydaje nam się to takie sprzeczne. Jezus powiedział, że daje pokój i to taki pokój, jakiego świat dać nie może. A później powiedział też, no nie przyszedłem dać pokoju. Tylko ogień. Tylko ogień. I już bym pragnął, żeby on płonął. Jak ten ogień miał wyglądać? Ogień to są przede wszystkim doświadczenia i to, co nas spotyka w służbie Bożej. Tylko ja tu chciałam trochę popolemizować, bo zaczęliśmy od bardzo takiej negatywnej strony. Natomiast jest ogromnie wiele tekstów w Biblii, gdzie Bóg, gdzie Jezus mówi o błogosławieństwach i o tym, że otrzymamy o wiele więcej dobrych rzeczy, jeżeli się wyrzekniemy tego świata. Ten ogień
to dla mnie to są osobiste nasze doświadczenia, które może nie zawsze są przyjemne, ale z których mamy szansę, dzięki Bogu, wyjść zwycięsko. I tak naprawdę, tak jak uczniowie, kiedy byli wysłani przez Jezusa, wrócili z radością, że Jezu, byli nam, duchy były nam podległe, tak i my te doświadczenia, często się ich boimy, ale jeżeli przez nie przejdziemy razem z Bogiem, wracamy uśmiechnięci, jesteśmy zwycięzcami, tylko dzięki Bogu. Igor? No, chciałem podkreślić, że Jezus jest tym, który ofiarował sobie, siebie dla nas i przez to złączył nas z sobą. I właśnie cena tej łączności z Chrystusem jest wysoka. Natomiast właśnie Chrystus mówi, że On daje w tej łączności, daje nam o wiele więcej, niż nawet my możemy sobie wyobrazić. Prawda? Jest tekst, ciekawy bardzo tekst zapisany w liście do Rzymian, może zacytuję ten tekst, 8 rozdział, 32 werset. Tam jest zapisane tak, On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Prawda? Czyli Jezus powiedział, że On daje nam wszystko. Dlatego, że właśnie jesteśmy z Nim złączeni. I mi się wydaje, że nawet wtedy możemy, jak tutaj Stasiu powiedział, możemy naprawdę być nawet w ciężkich próbach. Ale właśnie dlatego, że mamy z Nim naprawdę taką bliską łączność. Potem tak, jak będziemy też mówić potem dalej w lekcji, że nawet możemy się wyrzec tych relacji najbliższych. Dlaczego? Mamy pewną relację, która stoi ponad wszystko i ponad naszymi wyobrażeniami, które mamy w życiu. Ale czy to musi tak być, jak Jezus powiedział, kto bardziej miłuje ojca, matkę, czy syna, czy córkę nade mnie, to nie jest mnie godzien. To jest stawianie tak sprawy no, na tym najwyższym poziomie, ponad wszystko, co tutaj mamy na ziemi. No, to są przecież nam najbliższe osoby, matka, ojciec, czy dziecko, syn, córka. I teraz stawiać kogoś ponad moją rodzinę, to co, czasami trzeba by się wyrzec na przykład rodziny? I ja bym powiedział w ten sposób, że Chrystus w końcu ma prawo do takiego powiedzenia, czy mówienia i traktowania tych spraw z tego względu, że On jest Twórcą. Twórcą nie tylko tego wszechświata, ale również nas. On powołał nas do życia. On daje nam wszystko, co potrzebne jest do tego życia, a na dokładkę jest również odkupicielem tego, który ratuje nas ze śmierci wiecznej, czyli wiecznego unicestwienia. I to nie znaczy, że mamy nie kochać, tylko jest jakaś hierarchia, mówi. Ten, od którego wszystko pochodzi, powinien być najważniejszy w naszym życiu. A pozostałe rzeczy, czy pozostali ludzie, powinny być tej kolejności następnej. Jeżeli wy to rozumiecie, nie będzie żadnych problemów, żeby tak traktować i mnie, i swoich najbliższych. Proszę. Ja mogę wypowiedzieć jako matka codziennie, patrząc na swoje dzieci, dziękuję Bogu, że mi je dał. I dla mnie to jest naturalna hierarchia, bo bez Boga tych dzieci bym nie miała. Wszystko, co mam, to są dary od Boga, więc Bóg jest naturalnie najważniejszy i wtedy, jeżeli będzie dla nas najważniejszy, to będziemy też w stanie tak naprawdę kochać naszą rodzinę, bo to Bóg daje nam miłość i nas uczy kochać. Więc tak naprawdę to jest też taki z jednej strony ostre słowa, że mamy mieć w nienawiści wszystkich, a tak naprawdę, tak jak Stanisław powiedział, Bóg uczy nas, żebyśmy Jego postawili na pierwszym miejscu, a wtedy całe nasze życie będzie pełne miłości i będzie poukładane tak, jak powinno być. To chwała Panu, że tak uważasz, bo ja znam kobiety, które traktują dzieci jak bożków prawie i to jest właśnie tragiczne. Igor? Ja chciałbym podkreślić jedną rzecz odnośnie właśnie tego, co mówiłem też wcześniej, to co teraz przed chwilą zostało powiedziane, że Pan Bóg stworzył człowieka po to, żeby był jedną swoją żoną. Jak czytamy, to jest z pierwszej z Księgi Rodzaju, 2 rozdział, 24 werset. I dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, staną się jednym ciałem. Czy to jest słowo złączy się, to jest po hebrajsku słowo skleić się. A jak się sklei, to potem jest jedno ciało, czyli jest jedno. Prawda? I teraz jest bardzo ciekawy tekst już
w Księdze Powtórzonego Prawa, 30 rozdział, 20 werset, zapisano tak. Miłując Pana Boga Twego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego, gdyż w tym jest Twoje życie i przedłużenie Twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać Twoim ojcom Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. I tu zwróćcie uwagę, że słowo tak samo lgnąć do Niego, do Boga, tak samo jest dokładnie ten sam czasownik, który mówi o tym, że mamy się skleić do Pana Boga, czyli stać się jednym z Bogiem, jedną rodziną. I kiedy i Pan Bóg mówi, że priorytetem dla nas jest to, abyśmy stali właśnie z Bogiem najbliższe relacje, które mogą być w naszym życiu. I kiedy wchodzimy do tej rodziny Boga, to ona stoi ponad wszystko. I inne relacje, które mamy do naszej żony, do dzieci, one są wtórne, ale właśnie zresztą, jak Małgosia powiedziała, że te relacje są już w Bogu, prawda? I wtedy oczywiście naturalną rzeczą jest, że Bóg, kiedy zresztą jak czytałem wcześniej ten tekst z listu do Rzymian, że Bóg z tego, że jesteśmy w Chrystusie, to On zadba o wszystko inne. Jak ja mogę zadbać o swoim synu? Jak ja mogę zadbać o moje relacje z żoną, jeżeli właśnie nie Bóg dba tak samo o mnie i nie jest tym, który Pan Bóg mnie prowadzi. Ja z siebie nic nie mogę zrobić. Dlatego Jezus słusznie powiedział, że miłość do Boga musi być ponad wszystko, prawda? Ja tu zwróciłem uwagę w tym tekście na inną myśl. W tym jest przedłużenie Twoich dni. Tak. Czyli bym powiedział, w pewnym sensie też błogosławieństwo na tym polega. W jaki sposób to będzie pozytywne. Ale powiedz mi, Stasiu, tu pierwszy podniosłeś tę myśl, że to może być pozytywne. Ale gdybyś tak prowadził kogoś do Chrystusa, uczył go z Pisma Świętego, i widziałbyś, że mąż krzywo patrzy, załóżmy, na tę kobietę, że ona postanawia chodzić gdzieś tam do kościoła, zamiast iść z nim na mecz jakiś tam. I widzisz, że zaczyna w rodzinie dziać się źle, on jest zły na to, on nie rozumie tych spraw religijnych. Jak byś się czuł, gdybyś widział, że rzeczywiście dochodzi do poróżnienia męża z żoną, syna tam z matką i tak dalej? Tak spróbuj się wczuć w tę sytuację. Przychodzisz i tutaj ten mąż jest zły na ciebie. Nie chcę cię tu widzieć dalej. Jak się czujesz? Ja osobiście, każdy chyba zresztą, by się czuł bardzo źle i fatalnie. Ale dla chrześcijanina jest droga, którą powinien zawsze każdy rozpoczynać, kto przyjął Chrystusa za swojego Zbawiciela i Pana, żeby po prostu w modlitwie tą sprawę próbował rozwiązać, prosić o to Boga. I Bóg wtedy odpowiednio zaczyna działać. On zna początek na końcu, i koniec na początku, i w takiej sytuacji wie, co jest. Czasami Bóg dopuszcza. Ja po swoim życiu wiem, Bóg dopuścił, żeby moje małżeństwo się rozpadło, żebym ja mógł odnaleźć Jego. I to jest właśnie to, za co dzisiaj mógłbym powiedzieć. Ale czy to nauka Słowa Bożego przyczyniła się do rozpadu waszego małżeństwa? Nie. Ja nie byłem prawie wierzącym człowiekiem. Ja Boga nie traktowałem w ogóle serio przedtem i po prostu byłem prawie że ateistą. I cała moja rodzina taka była. I dlatego dzięki temu, gdybym ona została cała do dnia dzisiejszego, prawdopodobnie mógłbym nie poznać Boga. A tak zacząłem wołać do Boga. Mówię się, jeżeli jesteś w ogóle, to powiedz, dlaczego tego dopuściłeś. Ze względu na dziecko, które było i tak dalej. I widzimy, że Bóg wszystkie złe nieraz z rzeczy potrafi zamienić na dobre. I dzisiaj ja jestem z Bogiem, mój syn jest z Bogiem. I mam cichą nadzieję, że moja była żona też będzie z Bogiem. I dlatego modlę się nawet o to, prawda? Także to są rzeczy, które każdy musi indywidualnie rozpatrzyć w kontekście tego, jakie były okoliczności, jak to wszystko wyglądało. Trudno dawać recepty wszystkim jednakowo. Tak. Ale ja już mam doświadczenia w tym względzie. Wiem, że to jest bardzo przykre, jak komuś przekazujesz te prawdy biblijne i widzisz,
że w tym domu zaczyna się takie rozdwojenie, zaczynają się problemy. Ty chcesz dać to, co najlepsze, a tylko problemy powstają. I dlatego podziwiam Jezusa, jak On mógł swoim uczniom mówić o pięknych rzeczach, o Królestwie Bożym, a wiedział, że oni wszyscy zginą śmiercią męczeńską. Oprócz Jana, ale tak to wszyscy zginęli śmiercią męczeńską. Macie świadomość taką, że komuś udzielacie takich lekcji biblijnych i wiecie, że on skończy marnie. Jak to wewnętrznie przeżyć? Tak, tylko że z drugiej strony my czasami się boimy właśnie takich doświadczeń. Natomiast Paweł, będąc w więzieniu, śpiewał pieśni i chwalił Boga. Gdzie wszyscy więźniowie naokoło dziwili się, jak on może być taki radosny w momencie, jak jest prześladowany. Czasami te prześladowania są dla nas jeszcze lepsze, bo wtedy mamy taką fantastyczną bliskość z Bogiem. Ja odnośnie jeszcze tego podziału w rodzinie, kiedy byłam wiele lat tutaj w seminarium, poznałam kolegę Remigiusza, który opowiadał, że z tego powodu, że uwierzył w Boga, został wyrzucony z domu. On nie miał prawa przyjeżdżać do domu i widzieć się z rodzicami. Po kryjomu jeździł do domu, żeby się widzieć z siostrami. Ale co to spowodowało i co może spowodować w naszym życiu? My wtedy jeszcze intensywniej się modlimy. My jeszcze intensywniej szukamy tego zbliżenia do Boga, bo Go potrzebujemy. I dzięki temu tak naprawdę doświadczenia nas do Niego zbliżają. Nie to, że jeżeli jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni, wszystko nam się dobrze układa, bo wtedy mamy tendencję do zapominania o Bogu, bo nie jest nam potrzebny, bo jesteśmy ludźmi. Natomiast w momencie, jak jest coraz gorzej, to się okazuje, że tego Boga najbardziej potrzebujemy, jesteśmy najbliżej Jego, a On nam obiecuje, że wtedy faktycznie mamy pełnię szczęścia. I Paweł pokazuje, że tak może być, więc raczej na takie przykłady powinniśmy patrzeć, że jeżeli będziemy codziennie faktycznie, mówiąc troszeczkę niedosłownie, ćwiczyć Boga, czyli w modlitwie, w studiowaniu Biblii, to będziemy tak jak Paweł. Będziemy w tych chwilach doświadczenia się cieszyć, że jesteśmy blisko Niego. Mm-hmm. Ja dzisiaj mogę dodać tylko jeszcze, że patrząc na to z perspektywy, jest całkowicie zaufałem Bogu i wiem, w kontekście też lekcji, którą żeśmy dzisiaj mieli, że wiedza i doświadczenie sprawia, że możemy oddać całe nasze życie Bogu. Tu jest jeszcze ważne dla nas słowo perspektywa, z jakiej patrzymy i żeby była taka jak Bóg. Dla Boga ważne jest nasze życie na ziemi, niewątpliwie, ale najważniejszy jest cel tego życia, czyli życie wieczne. Jeżeli my tak popatrzymy na nasze życie, też inaczej będziemy postrzegać to wszystko. Mhm. Są tacy mówcy, zwłaszcza tacy kaznodzieje telewizyjni, którzy starają się pociągnąć tych uczniów przez to, że im przed oczyma malują piękne obrazy przyszłości, jak to będzie wspaniale, gdy przyjmą Chrystusa. No, a czy my mamy w ten sposób się zachować, czy też mówić prosto, że będą trudności, problemy życiowe, że no może być tak, że rodzice wyrzucą cię z domu, powiedzmy, mówiąc komuś o Chrystusie. Czy to wszystko należy do nas, żebyśmy my to mówili, czy to może później przyjdzie z czasem, niech on sobie radzi to z Bogiem? Ja myślę, że w takiej sytuacji najlepiej jest dzielić się własnymi doświadczeniami. Czyli z jednej strony oczywiście mówić tą prawdę, ale też pokazać tą piękną stronę tych doświadczeń. Bo dzięki doświadczeniom kochamy innych ludzi, kochamy Boga, zbliżamy się do Niego. I jeżeli opowiadamy, jeżeli nie straszymy ludzi, bo tak naprawdę czasami mamy tendencję do straszenia ludzi, czekają cię cierpienia, prześladowania, jesteś inny, będą się z ciebie śmiać, mogą się z ciebie śmiać, ale z drugiej strony mamy ogromnie wiele doświadczeń, gdzie osoby, które pierwotnie się śmiały, nagle zaczynają o tym Bogu, tego Boga chcieć poznawać.
Więc jeżeli, tak jak tutaj Stanisław fantastycznie powiedział, że ten koniec będziemy mieli, ten cel będziemy mieli zawsze przed oczami, to o tym celu powinniśmy mówić. A potem oczywiście, że droga niekoniecznie będzie usłana różami. Ale mnie cieszy to, że w Piśmie Świętym jest więcej takich tekstów, które mówią o tych pozytywach. Powiedzcie sprawiedliwemu, że mu dobrze będzie. Nieraz myślę o tym wersecie. No i wiele innych takich. Ale mogą być różne inne rzeczy, bo żyjemy na świecie grzesznym, gdzie toczy się bój między dobrem a złem, więc nie spodziewajmy się tylko tych dobrych rzeczy. A poza tym rzeczywiście, tak jak tu Małgosia powiedziała, czasami nam to jest potrzebne też. Więc musimy przygotowywać ludzi, żeby nieśli ten swój krzyż w zależności od tego, jaki on będzie. Igor? No właśnie. Tekst, który zapisano w Ewangelii Jana, 17-18 rozdział, 15 rozdziału, 17-18 werset. To przykazanie, to przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. I te słowa mi się wydaje, że są tutaj bardzo ważne, dlatego że te rzeczy, które się dzieją często właśnie złe w naszym życiu, one się będą dziać czasami, to właśnie dlatego, że po prostu ten świat jest zupełnie, można tak powiedzieć, inny niż Chrystus, niż to, co Chrystus mówi. No i stąd naturalnie będzie, że będzie mieć przeciwieństwa, że jeżeli Chrystusa nienawidzą, tak samo przecież, jeżeli my przynależamy do Chrystusa, to tak samo my będziemy znienawidzeni. Ale właśnie to zresztą, co zostało dotąd powiedziane, że w tym wszystkim, w całej tej nienawiści świata do nas, to właśnie Chrystus pokazuje, że on odwrotnie. On pokazuje zawsze pozytywną stronę, prawda? Żebyśmy mieli ten pokój, który On daje, pokój. Żebyśmy mieli tą radość, którą daje właśnie w Duchu Świętym. Byśmy widzieli, że to jest zupełnie co innego niż ten świat. I to jest to, co przyciąga ludzi i widzą różnicę pomiędzy tym światem a Chrystusem. I wtedy człowiek albo nas pokocha i będzie chciał przeżyć to, co my przeżywamy, albo nas nienawidzi, bo będą wiedzieć, że to jest coś, co jest zupełnie przeciwko im, to przemawia przeciwko im. I to jest właśnie to, co odróżnia nas od tego świata. I musimy być po prostu tego świadomi. Tak, ale czasami zarzuca się chrześcijaństwu, że mówią tak, oni obiecują przyszłe wspaniałe życie, ale kosztem tego życia i męki tutaj na tej ziemi. Więc teraz musicie się męczyć, tak, a za to dostaniecie nagrodę. No, pośród tych wypowiedzi, które były wymienione o cierpieniach i tak dalej, Jezus kiedyś Piotrowi powiedział: nie ma takiego, kto by opuścił dom czy żonę, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota wiecznego. Tam jeszcze dodał i domów, i innych rzeczy. Już teraz. A, jak to jest powiedziane, w świecie przyszłym żywota wiecznego. Także to też jest prawdą, że pod względem materialnym może nam się lepiej powodzić, bo ja nie wierzę, żeby człowiek, który żyje po Bożemu, lepiej pracuje, jest bardziej uczciwy, stara się o otoczenie, o środowisko, dla innych jest bardziej miły, żeby mu się gorzej wiodło. Ale może mieć jakiegoś wroga zaciętego, który będzie mu robił na przekór i tak dalej. Więc takie jest życie. Ale generalnie ja wiem, że powinno być nam lepiej, żyjąc z Bogiem. Natomiast mówiąc o złych rzeczach, mówimy, to może się przydarzyć. I trzeba to brać pod uwagę, bo inaczej będziemy załamani, zniechęceni. Myślałem, że tylko dobre rzeczy będą mi się zdarzały, a tutaj dlaczego coś takiego mnie spotkało? Stanisław. To wszystko zależy też, jak postrzegamy właśnie to życie. I wroga mamy wszyscy jednego, który chce nam go utrudnić jak tylko możliwe. Ale też jeszcze zależy od tego, czy przykładamy mocno nasze całe życie do tego doczesnego życia. Czy dla nas ważniejsze jest coś więcej, jakaś perspektywa. Nie koniec na tym dołku, który tutaj
może każdego jeszcze z nas też czekać, tylko coś wiecznego, coś niezniszczalnego. Jeżeli to będziemy mieli w swoich myślach, to nie będzie problemu, żeby zaakceptować i te złe, i te dobre rzeczy, prawda? Gorzej, jeżeli zlekceważymy i tak jak nieraz ja słyszałem, i to nieraz z mojej rodziny, a nie zależy mi na życiu wiecznym. Żyję tak, żeby było dzisiaj dobrze i to jest najważniejsze dla mnie. Taka postawa rzeczywiście jest tragiczna. No bo ten człowiek no, tylko musi się ograniczyć do tego życia, prawda? I do tych warunków, jakie są. A Chrystus mówi, że tam dopiero rozpocznie się prawdziwe życie. Ja pamiętam, jak chodziłem do jednego człowieka, który był w więzieniu i też się interesował Pismem Świętym. I któregoś razu, gdy zaszedłem do niego, a miał wyrok wielu lat więzienia, to mówi, że wypisał sobie na kartce i powiesił na ścianie tam w swojej celi takie zdanie, które utkwiło mi w pamięci. I powiedział tak: wszystko, co nie ma związku z wiecznością, nie jest warte zainteresowania. Amen. To są głębokie przemyślenia. Czasami to tylko przychodzą takie w więzieniu. Jak człowiek się dobrze nad tym zastanowi, no, czy warto było tam to czy tamto zrobić i teraz siedzieć w więzieniu? Jeżeli poznał Chrystusa, to warto. I to był jedyny sposób na to. No tak, ale czy warto robić różne rzeczy, zabijać się tutaj na tej ziemi? Jeśli to nie ma związku z wiecznością, to wszystko przeminie. Te rzeczy, które tutaj możemy nawet zgromadzić czy mieć. Więc ważna jest ta perspektywa. O Jezusie jest powiedziane, dla wystawionej sobie radości, tak mówi przekład Biblii Gdańskiej, podjął krzyż. Czyli wiedział, że warto tutaj nawet pewne rzeczy przejść i on akurat nawet krzyż podjął. No, my takiego krzyża nie musimy nieść. A jaki mamy nieść? Bo Jezus powiedział coś o krzyżu naszym. To chyba dla mnie przynajmniej posłuszeństwo. Całkowite poddanie się Bogu we wszystkich sprawach. To jest coś, co jest no, problemem. Podejrzewam, że nie tylko dla mnie, ale dla większości ludzi. Bo jednak to ego nasze jest, no, zawsze no, wychodzi nam. Tak, każdy ma jakiś swój krzyż. Tak. Ja jeszcze bym dodała do tego wyrzeczenia i pokora. Dla mnie też jest to bardzo trudne, bo ja jestem, zawsze byłam osobą taką bardzo pewną siebie. Kiedyś pamiętam, koleżanka jeszcze w szkole podstawowej określiła mnie jako osobę, która po trupach dojdzie do celu. I dla mnie to jest ogromna, ogromna lekcja. Nie powiem, że codziennie, ale prawie codziennie modlę się, żeby Bóg uczył mnie pokory i przypominania tego, że jesteśmy tu na tej ziemi, żeby służyć innym, a nie żeby rządzić i rozkazywać. Także tak jak Stanisław też powiedział, każdy ma swój krzyż, bo każdy ma jakieś swoje cechy charakteru i jakieś te słabości, które powinien ukrzyżować i które powinien porzucić, poświęcić. No i uczymy się od tego od Boga. Natomiast każdy dzień mnie uczy, że czym więcej tego porzucam, tych moich słabości, tym tak naprawdę jestem szczęśliwsza i jestem właśnie dzięki temu, że zbliżam się do Boga. Także, a jeszcze, przepraszam, że tak długo, wracając do tego, czy jest nam łatwiej, czy trudniej, dosyć często słyszę w sytuacjach mocno stresujących albo złych, jak ktoś mówi, ale ty jesteś taka spokojna. I to jest to, że doświadczenia przechodzimy takie same, natomiast dzięki Bogu mamy nadzieję, i to może dać nam pokój, więc to sprawia, że jest nam łatwiej. Mnie nieraz zastanawiało to, jak wiele ludzie poświęcają dla różnych celów tutaj takich ziemskich. Na przykład byłem kiedyś w Muzeum Kukuczki. To już takie prywatne muzeum. Kukuczka zginął gdzieś tam w Himalajach. To był jeden z naszych najlepszych himalajistów. I żona prowadzi teraz to prywatne takie muzeum. I myślę sobie, ona opowiadała trochę o ich życiu, że tak naprawdę to ona się nie liczyła, liczyły się tylko te góry.
Jak wracał, no to był dobrym mężem, ale na pierwszym miejscu były góry. Ile on poświęcał czasu na to, spinaczki, pieniędzy, zdrowia, w końcu życie oddał. I oddał życie nawet za ten cel. Apostoł Paweł mówi, porównując nas do życia takiego sportowca, każdy sportowiec się wstrzymuje, żeby osiągnąć jakiś cel. No ale jaki cel tutaj na tej ziemi można osiągnąć? Wszystko zniszczalne. No, że wyjdę na tą górę, że dadzą mi jakiś tam medalion, czy tam coś innego. No co tu takiego można wiele osiągnąć? A jednak ludzie powstrzymują się od wszystkiego. Tacy sportowcy. Opowiadał jeden, który dostał złoty medal teraz na tych igrzyskach olimpijskich, że on większość czasu spędzał za granicą, bo nie ma lodowiska w Polsce. Musiał stale gdzieś tam być, na wyjazdach. To kosztuje, a ludzie jednak poświęcają. Więc jeśli my patrzymy w tym kontekście życia wiecznego, to czy warto się poświęcać? A dlaczego? Dla życia wiecznego tak, ale dla innych spraw to trzeba się zastanowić. Trzeba właśnie przekalkulować te koszty, które ponosimy, żeby osiągnąć coś. Małgosia? Ja chciałam od razu zareagować, że to jest retoryczne, mam nadzieję, pytanie, bo nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości, że warto absolutnie wszystko poświęcić dla życia wiecznego i dla Jezusa. Ale chciałam jeszcze troszeczkę z innego jakby kąta podejść do tego tematu, bo nam się wydaje czasami, to jest trochę też często mój problem, że wiem, jaki jest mój cel, celem jest życie wieczne i wszelkimi sposobami do tego dążę. Natomiast niestety raz na jakiś czas pojawi mi się tak zwany ziemski cel. Awans, budowa nowego domu, szczęśliwa rodzina, czasami kosztem wszystkiego innego, kolejne dziecko, wyjazd za granicę na wczasy. I to są czasami takie, robią się z tego cele, które niestety są takimi kłodami pod naszymi nogami, które nas wstrzymują od tego ostatecznego, najważniejszego celu. Ostatnio zadałam sobie pytanie, miałam okazję wyjechać służbowo do Meksyku, gdzie zakochałam się naprawdę w rajskiej plaży i w tym otoczeniu i pomyślałam sobie, ja muszę tam zabrać moją rodzinę. Bez względu na co, ja muszę uzbierać pieniądze, zabrać tam moją rodzinę, bo muszą to zobaczyć. Ale i cały czas mnie to kusi i to nie jest takie łatwe, żeby porzucić, ale sobie pomyślałam, dobrze, to kosztuje około 30 tysięcy. Co gdybym te 30 tysięcy dała na jakiś cel, w kościele. Dla biednych Meksykan tam jakiś, bo tam też jest biedy dużo. I to wcale nie są proste wybory wbrew pozorom czasami. I trzeba mocno się modlić i być naprawdę codziennie blisko Boga, żeby nie wpadać w takie codzienne pułapki. Bo tu jeszcze życie wieczne to jest i ta sprawa może dla nas najważniejsza, ale najważniejsze też jest jeszcze bardziej chyba ważne jest ukochanie Jezusa Chrystusa, który jest Panem tego życia wiecznego, prawda? Jeżeli my Go nie ukochamy, to samo życie wieczne bez Niego też nie będzie ciekawe, podejrzewam. Bo po prostu tak. On jest tym najważniejszym, prawda? Także jest pewna cena uczniostwa. I tak myślę właśnie o tych sportowcach innych. Czasami to tak, jak się z boku patrzy, to mówię, ale nie mądrzy ci ludzie. Tyle poświęcają temu, przecież czasami to cała młodość. Niektórzy nawet tak mówią, że dla niego nie było życia innego poza tym tylko sportem. Tam nie wiem, czy to piłka była, czy skoki, czy coś innego. No i tylko skoki się liczyły, a nie było w ogóle życia innego. I to jest cena. Cena, jaką ludzie tutaj płacą na tej ziemi. No i na pewno też się zastanawia, a nie lepiej może polecieć do Meksyku, niżeli tutaj skakać? No to są takie wybory. Na tej ziemi musimy. I wszyscy muszą dokonywać takich wyborów. No, chodzi o to, żeby wybrać ten cel
i przeliczyć koszty, co jest ważniejsze, co się naprawdę opłaca. Igor. Ja też uważam, w tym mi się wydaje, że jest po prostu szukanie woli Bożej. My często właśnie starając się być tam w niebie, czy też nawet być z Jezusem, to trzeba pamiętać, że właśnie Jezus powiedział, że przyszedł na ziemię po to, żeby spełnić wolę Ojca. Czyli wola Ojca dla Niego była najważniejsza. Tak samo jak na przykład apostoł Paweł często, kiedy zamierzał gdzieś iść, prawda, to na przykład Bóg powiedział, słuchaj, nie możesz iść do Macedonii, bo mam inny plan dla ciebie dzisiaj. Tak? Masz iść gdzie indziej. Więc właśnie ćwiczeniu się w szukaniu woli Bożej. To jest, mi się wydaje, to co czasami nam brakuje. Że robimy coś, co jesteśmy pewni. Nawet czasami dobre rzeczy. Ale zobaczcie, że Bóg prowadzi. Czasami może być bardzo trudne. Czasami może kosztować nas dużo. Ale kiedy człowiek jest świadom, że robi to w życiu, co Pan Bóg chce od niego, aby robił. Wiadomo, że mamy ten cel, prawda, który jest pesak w górę, ale kiedy tu na ziemi robię na co dzień to, co Pan Bóg chce ode mnie, żebym robił. To jest niesamowite. Wiecie, jakie to jest uczucie? Uczucie spełnienia, uczucie to, że tu każdy krok, który robię, robię w Chrystusie. To jest niesamowite. I uważam, że wtedy cel, który nas przysparza tam wysoko w niebie, który czeka na nas, to jest tylko znowu następną etapę w naszym życiu, kiedy właśnie spełniamy znowu wolę Bożą. A wiemy, że wola Boża wobec nas jest niesamowita. Pamiętam, jak jedna osoba była, która miała coś tam ubrać i powiedziała takie zdanie. Jak ja nie lubię dokonywać wyborów. Sobie pomyślałem wtedy. Cóż to jest za znaczenie, czy ubrać taką kieckę, czy inną, czy to takie ważne. Ale dla tej osoby to było takie ważne. No nie wiem, co mam ubrać. Jak ja nie lubię tego, ja mam wybierać. I myślę o tym, że no my wszyscy mamy takie wybory. Dla jednego to przychodzi łatwiej, drugi może śmiać się z tego. Ale no każdy ma jakiś ten swój krzyż i dla jednego to jest problemem i trudne. Dla drugiego to nie jest, a on ma swój problem. No i nie uciekniemy przed tym. Musimy wybierać i musimy w życiu decydować się, czy powiedzmy zrezygnujemy z tego, czy z czegoś innego. No, nieraz możemy się zastanawiać, a nawet się dziwię trochę, że na świecie jest tylu ludzi takich otyłych. I myślę sobie, przecież nie jedna, zwłaszcza młoda dziewczyna, to traci właściwie życie. Dlatego, że smakuje jej coś, lubi jeść na przykład, nie może się powstrzymać przed czymś. I to są te wybory. Albo będę sobie pozwalał i będę jadł, ale lubię to tylko, że to kosztuje mnie nadwagą. No i tak to już jest. I wybieramy coś i tak w życiu, ale ważne, żebyśmy wybrali to, co dobre. Dlatego tak bardzo ważne jest uczniostwo. Bóg daje nam czas na to. To jest nasze życie. I my nie rodzimy się od razu doskonali, nie rodzimy się wspaniali. My musi, tak jak mówi, wytopić nas, musi tak jak złoto w ogniu. I my poprzez doświadczenia, poprzez różne próby, sami dochodzimy do wniosku, że to wszystko było, co kiedyś było takie ważne, co było, tyle czasu poświęcaliśmy, środków na to, to jest wszystko marność nad marnościami, jak mówi Salomon. I to wszystko będę musiał, przyjdzie czas zostawić. No i co? Co to mi da? Czy mi daje nawet szczęście dzisiaj? Może przez jakiś krótki czas, krótką chwilę, a później okazuje się, że znów jest pustka, znów jest to. Także Chrystus powiedział, bez względu na to, czy się, mamy dobre życie, pomyślne, czy mamy właśnie takie nieprzyjemne sprawy do rozwiązania, do niesienia, to w tej Ewangelii swojej 14, Jana 14:1-3 powiedział w ten sposób. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział,
idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. To jest sprawa, czy umiłujemy ten cel, czy będziemy chcieli tam być z nim razem. Mhm. I wtedy, jeżeli tak, podporządkujemy to nasze doczesne życie temu celowi. Dziękuję bardzo. Tak to wygląda, że każdy musi ponosić jakąś cenę, jeżeli do czegoś zdąża. Czy w ogóle, żeby żyć, to musi dokonywać wyborów i czasami to są bolesne wybory. Pismo Święte nas zachęca, żebyśmy sami dokonywali dobrych wyborów i zachęcali innych do dokonywania dobrych wyborów. Bo jeśli ja chcę żyć wiecznie, to powinienem innemu też powiedzieć to. Tyle, że trzeba to robić taktownie, powiedzieć może nie od razu o tych krzyżach, czy o tym krzyżu, którym trzeba będzie nieść. Powiedzieć o tym, co jest zachęcające, budujące, ale w swoim czasie, tak jak Jezus w odpowiednim momencie zaczął mówić im o tym, że On będzie musiał iść do Jerozolimy, będzie musiał wiele cierpieć. No, uczniowie tego nie bardzo mogli zrozumieć i Piotr nawet mówił: Panie, to nie przyjdzie na Ciebie, to znaczy nie rób tego. I Jezus musiał go zganić, nie rozumiesz tych rzeczy. Tak więc Jezus nie od razu mówił o problemach, bo by to może zniechęciło, ale ostatecznie powiedział i o tym, i o tym, i o tym pokoju, jaki świat dać nie może, jaki On daje, ale powiedział trudności, ale z drugiej strony mówi: ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat, będę z wami aż do końca. I dlatego, gdy patrzymy na te wszystkie wypowiedzi Pana Jezusa, apostołów, to stwierdzamy jednak, że ta dobra strona przeważa nad tą złą, negatywną. Że warto jednak nawet ograniczać się w pewnych rzeczach, wybierać to, co może nie chcielibyśmy wybrać, ale miłując Pana, warto jest, z miłości warto się poświęcić, a kiedyś otrzymamy życie wieczne. Dałby Pan, żebyśmy tam się wszyscy znaleźli. Amen. 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 Zakończymy nasze studium wspólną modlitwą. Proszę Cię, Małgosiu. Boże nasz i Ojcze, dziękujemy Ci za to, że możemy być Twoimi uczniami. I spraw, Panie, abyśmy nigdy od Ciebie nie odeszli. Abyśmy jak sportowcy codziennie, wytrwale biegli Twoją drogą, żebyśmy zawsze dokonywali dobrych wyborów przy Twojej pomocy. Błogosław, Panie, nasze wybory, nasze życie, abyśmy faktycznie dobiegli do tej nagrody, którą nam obiecałeś. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Nasze studium zakończone. Cały kwartał mówiący o tym, o uczniostwie Jezusa. Za tydzień będzie kolejne studium, a cały kwartał będzie mówił na temat Chrystusa i Jego prawa. Zapraszam na kolejne studium Słowa Bożego.